Nic, ja nie mam Ignite'a. Wyrównywacz się zaraz załaduje i będziemy go kosić znowu. Jak zboże. Tak. I no, gdybyś nie był taki sympatyczny, to naprawdę powinni cię zamówić w psychiatryku, wiesz? Oj, czepiasz się. Fakt, czepiam się. Zaraz w psychiatryku. Nie uważasz, że to byłoby marnotrawstwo straszne? Psychiatryka! Bo byś całego go rozpierdolił od środka. Witajcie moi drodzy w kolejnych legendarnych let's playach. Jak zawsze oznaczony, który w tym wypadku gra seksowną piratką z dwoma jednostrzałami. Obok mnie mój znajomy Shirai, którego na Skype'ie nie oświadczycie, za to gra grubą żabą. Czyli tam kęczem, którego wam zamierzamy dzisiaj pokazać. A do tego oczywiście na Skype'ie nieodłączny jak zawsze, jak zwykle głupi i jak zwykle niesamowicie potrzebny. Pieprze. Czyli Inu. No cześć. Może oznaczony dziś, jesteś tak upośledzony. Który dzisiaj sobie pogra Ramblem na topie, czyli chomiczkiem. Nieprawda, kombajnem. Czyli chomiczkiem w kombajnie. Akurat pasuje do ciebie, bo ty jesteś ze wsi. Wiem, że to było chamskie. Jak go zatkało. Czekaj, last hituje, nie mam czasu na takie rzeczy. A niech mnie przewrócą, i tak zaraz wstanę. O kurwa. Dobra. Yasuo będzie nie lada problemem. No będzie. Czekaj, nie będzie. Trochę się za bardzo obraca, a ja trochę mam lagi. Powiem ci, że ta nowa MF-ka mi się podoba. Bardzo ma fajnie zmieniony pokój. Patrz! No. Chciałem, ale nie zdołałem patrzeć. Skoczył pod wieżę! Boże, co to było! Ja rozumiem, że można nie tak użyć skilla do przemieszczania się i skoczyć pod wieżę, no ale... No... Ale no jednak aż tak! Kurwa! O, ty, ale on mnie zjadł! Ale to jest fajne! No nie? Ej, to jest epickie! On mnie po prostu zjadł i mnie wyniósł z walki! To jest epickie! No widzisz? Nie. Nie dam ci się. A jednak kamrat karmi rybki. No zdarzyło się. Ale starał się. I to mu trzeba przyznać. O kurwa, rektor. Ech, ten Shirai. Ale nie, podoba mi się ta nowa MF-ka, serio. Bardzo. Radasz? Mhm. Dużo ludziom się nie podoba. A mnie się podoba. Bo to przede wszystkim dużo bardziej przewidywalne jest, gdzie to kupierdolnie. Wiesz, to odbita. Bo wcześniej to leciało gdzie chciało, a teraz wiadomo mniej więcej gdzie pierdolnie. Poza tym ma większe obrażenia po prostu. Zwu w sumie też. Tak naprawdę to on dostała sympatycznego buffa. Kto? To, no MF-ka właśnie. W tym patchu teraz. Uwzięli się na piratów i bardzo dobrze zresztą. Ja bardzo lubię pirackie postacie tutaj.
Powiedziałeś to w taki sposób, że nie wiem co myśleć. No ale o co ci chodzi? Potrzebny mi ganek. No to tak, sorry, ale nie do mnie się to zwracaj. Bo trochę za mało mam HP, żeby się na niego szturmować. Ale z chęcią bym się na niego przeszturmował. No on mnie puszuje i tam mnie denerwuje. No u ciebie wszystko gniazdo. Mru-mru. Mru-mru. Mru-mru-ru-mru. Dobra, teraz jedziemy mu nasadzić kopów. Na nas będzie drogi. Ale ciekawe nasadzasz ten... ogniokluj, a nie kopy. Kopy to nasadza Lisin. No fakt. Ups, spokojnie, coś nie wyszło. Zaraz tu nasadzę wyrównywacza. Żeby kurwa, tak no... równo chodził. Boże, on znowu dostał od wieży. Boże, on jeszcze dostał od tej wieży. Boże, on prawie umarł, straciłem flesza. Bywa. Tak cholernie głupi. Nic, przynajmniej mam Ignite'a. Wyrównywacz się zaraz załaduje i będziemy go kosić znowu. Tak, zboże. I no, gdybyś nie był taki sympatyczny, to naprawdę powinni cię zamknąć w psychiatryku, wiesz? Oj, czepiasz. Fakt, czepiam się. Zaraz w psychiatryku. Nie uważasz, że to byłoby marnotrawstwo straszne? Psychiatryka? Bo byś cały go rozpierdolił od środka. No co? SS! To mnie tam twój SS to mało interesuje. Zanim oni na bota dojdą, to ja się dążę zostawić. Stary, on na mnie użyło tego. No Boże, jak jest Ignite? O, nie mogłem trafić w Ignite'a, zestresowałem się. Ty, kurwa, musiałem. Ktoś tu fiduje! Dobrze, dobrze jest, karma wzięła 2 kile. Nie martw się, Yasuo będzie gówne. Może być, czy nie? Może być, jak najbardziej. Okay. Polecam i pozdrawiam. Michał Mostowy? Może być. Swoim zdaniem... swoim zdaniem... wracając do gry i kolegów. Dawno nie było z nami kolegi w wersji demo. Kolegi w wersji demo nie ma i już nigdy nie będzie. Przypowiadasz, to był tylko trial. A nie, nie, czekaj, Jezus, pomyliło mi się. Kolega w wersji demo będzie, jak najbardziej, tylko może akurat nie w tej chwili. Pomyliłem kolegę w wersji demo z innym kolegą. Kolega demo... Skończyła mu się wersja... Skończyła mu się pełna wersja na LoL'a. Może być. Biedaczek. Nie, bo pomyliłem kolegę demo z tym, z Zebrą. Jakim Zebrą? No, ty kiedyś grałeś z Zebrą. Ale to na początku, dawno temu. Dawno i nieprawda. Wiadasz? No, natomiast Zebry już więcej z nami nie będzie. Kłótnia praw autorskich do pewnych kobiet tutaj się odezwały. No, w każdym razie jakby nie rozwijajmy tematu. O, oh, shit! Ups! Nie chciałem! Jak to nie chciałeś, tak? Przyznaj się, lubisz mordować. Ale mi uratowała dupsko ta karma. No bo karma jest dobra. I obrażenia ma, i tarcze, i przyspieszenie. To tak się pięknie w podwierze wpieprzyli. Tak chętnie. Ten Yasuo musi tam płakać. Ja
Debilu, nie dobija mi tych dużych. Jaki wkurwiony support. Biedny, wkurwiony support. Tak bardzo wkurwiony. Jako żabka. Biedna żabka. Dobra. Szturmowanko! Śmierci nigdy nie zabraknie. Dobra. Cholera, nagrzałem się. Ale jestem rozpalony. A już nie. Już mi przeszło. Napaliłem się na tego Lissina. Zobacz, chodzi taki z gołą klatą. To cię podnieca. Nie, żartuję, tak naprawdę. Tam jest Fortune, kogoś mi przypomina. Kurwa! Przepraszam. Ja pierdolę, ej kurde! Mogłeś cię zjeść. Nie wiem co on mówi, ale to prawdopodobnie nie jest miłe. Czekaj, znowu go zabiłem. Inu. Wszystkie kile mi zabierasz. Proszę cię, myśl czasem. Ale weź taki wkurwiony support. Pozdro. Jakim mam takim humorem? Jezus. Kurwa, co ty piszesz w ogóle? Chłopie, weź się ogarnij. Bo ja wiem, co ja piszę. O nie, ratunku, biją mnie! Ja nie chcę. Haha, żartowałem! Boże, on jest głupi, tak cholernie głupi. Nie do powstrzymania. Ale dobrze, sobie drużynowo jest okej. Okay. Może ja fiduję, ale jest 50 dla drużyny. A to podstawa. Cóż, Mida, mamy wygranego przynajmniej. No, topa też. No to bot może przegrać. Akurat nie chciałbym się bić z nafidowaną Tristanem. Ale to mu idzie. Tylko ona teraz będzie sobie, tylko że teraz MFK jest sporo bardziej manożerna niż była. Ale to nie. Jakoś przejdzie. Po prostu nie możesz używać skilli. Po prostu tego kusie częściej używa, bo jest fajniejsze. Ty myślisz, że jakbym mu oddał killa, to znowu byłby warty więcej? Czekaj, zajęty jestem. Kurwa, zabili mi tama. Skurwysyna jedna. Moją żabę mi zajebali. Rozumiesz? Moją żabę. Rozumiem. Kurwa, no zaraz mi złapię. E, dobra, wyżyłem. Jezus. Boże, tak pięknie go nadziałem na wyrównywać. Zobacz, słuchaj. Postawił mi warta. Możesz chwilę zrobić ten, popatrzysz na mnie? Na sekundę, czekaj. No dobra, to jak będziesz się cofać, to ci pokażę tą historię. Dobra. Dobra, czas wrócić po maskę. Coś mi dzisiaj nie idzie, gadanie. Bez nic zajęty zabija. Przepraszam, wybaczcie. A nie, to już. Róbcie smoka. No, to właśnie robimy. Ale róbcie go lepiej.
Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że się lepiej, ale właśnie Rek'Sai próbuje przy się go skraść, kurwa. Smajtuj, cholera. Smajtował, dobrze. Pięknie, mam nadzieję, że teraz będziesz sobie jakoś radzić lepiej. No zawsze, zawsze 6% AD więcej, nie? O właśnie, miałeś coś pokazać. Tak, popatrz. No. Mianowicie stał tutaj, no. A ja stałem w tym miejscu. No. No i w momencie, kiedy ja chciałem go jakoś obejść, to mnie zachodził z drugiej strony, tak? Mhm. Więc postawiłem mu tutaj wzdłuż wyrównywacz. Pięknie. No i jedyne, co mógł robić, to tak, stać w tym wyrównywaczu. Och, jaka szkoda. Och, jak mi przykro. No, wyrównało go to zapewne. Kurde. To nie amatorzy. Tam znowu leży. Proszę, nie widuj. A to nie ja, to tam. Sam stał, to co ja ci poradzę, że sam stał? No to nie moja wina. Cholera, niedobrze. Co niedobrze? 7-11 jest. A ty jesteś sfidowany jak... Czekaj, ile ty masz? Tak, ja 7-0 masz. Sfidowany jak cholera. 7-0, zbudowaną maskę, zaraz będzie Zonia. Zbudujesz relajkę i nic cię nie zatrzyma. No ale teraz na przykład umrę, nie? O Jezus, straszne. Czekaj, nie! Nie umarłem, prawie zabiłem, cholera, prawie. Ale widzisz, wyżyłeś, to jest najważniejsze. Nagrzanie mi się włączyło. Och. Takie piękne. Chyba czas spuszcząć tą wieżę. Execution! Bywa? Fail. Wieża zniszczona! Czekaj, jeszcze 3,5 minuty mamy od Rejka. A propos, pewna osoba, którą darzę wielkim uczuciem, przypomina mi trochę Miss Fortune i zasugerowałem, żeby zrobiła ten cosplay. Nie chciała. Może uznaje, że ma za małe cycki. Jezu, ale to było chamskie. Przepraszam. Cóż, moim zdaniem pewnie ma większe. Sorry, Haku, nie chciałem, to by samo wyszło. Jeżeli to oglądasz, to wiedz, że nie... To... O kurwa, zachodzą nas. Umieraj! Jezus Maria, no... Fajnie. Kurna, chyba w życiu nie uzbieram na tego walonego wielkiego miecza. Zawsze wracam tam 1100, 1200. Cóż, prawdopodobnie twój walony wielki miecz jest wciąż za mały. Ale jego nie mam! Hello! Kurwa mać, to jeszcze gorzej. Stary, nie masz wielkiego miecza. Nie chcę ci mówić nic, ale to brzmi trochę źle. Oberwiesz. Po prostu kiedyś oberwiesz ode mnie. Ja? Ty patrz, ten Yasuo tak fajnie puszuje. Zobacz, on tam jest, ja ci to mówię. Kurwa, nie ma go, gdzie on jest? Był tu przed chwilą. To lepiej uciekać. Ja pierdolę, co za Rek'Sai. Aha, Yasuo do was leci jeszcze. Chuj. Dobrze, pięknie, w końcu, ale teraz uciekaj, bo Yasuo jest w pobliżu. Ale fakt, że powiem ci, że tutaj tam zrobił bardzo dobrą akcję. Słuchaj, jedynym, który tutaj nie robi dobrej akcji, jesteś ty. Jak śmiesz. Idź napić się z fontanny. Dobry tekst, podoba mi się.
Znaczy wiesz, no słuchaj, trochę tak dziwnie, bo ten sam tekst jest na hucie i tak trochę... O cholera. Trochę ich tu dużo. Słyszałeś to? Tak. Umieranie dobrze mi idzie. Brawo! A nie, to ja słyszałem, masz ręce czerwone od krwi. To fajnie, że każdy ma inne teksty. Ale szczerze, powiem ci, że ten komentator jest zajebisty. Wcześniej seria zabójstw. Oznaczony jest legendarny. Albo, nie wiem. Koniec serii. Nie, pomocy! Wcześniejszy ten komentator taki zwykły mi się nie podobał. Ten jest epicki. Kamrat karmi rybki, no po prostu kurwa epic. Zaraz ty będziesz karmić rybki. Ty kryształowe berło Rialice kupię. No przyda ci się bardzo. Murę tankowatość. Murę. A może lepszy byłby Rabadon? Ty wiem, stary, kupię se buty. No, buty dla Rambla z przebitką są epickie. A właśnie zamierzałem sobie kupić buty z czymś innym, ale nie mogą być. Na razie zwykłe buty. Boże, co ten tam? Ale będzie jaki wkurwiony w ogóle. Ultra wkurw all the time. Zginiesz, świat. Zginiesz, mówicie. Pięknie. Trzy trupy, końcu, szmaty, no. W końcu dominujesz. Tak jest, szmaty, kurwa. Nieoficjalny triple. Nie wasz czasem przebójski. Może on tak fajnie idzie w rytm tej muzyki. Ale kto? Rumble. Tak wiesz. Tup 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 madafaka. Tup 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 madafaka. No no pozdrawiam po prostu idę. Pozdrawiam, to było najlepsze co w życiu wymyśliłeś. Dobra, to sprzedajemy, kupujemy drugi KW. Idealnie. Nie mogę przestać, nie chcę przestać. Twoja stara nie przestanie. 270 AD. Mhm, tak jest. Kurwa mać. Pomocy! Nie biegniemy, ale wątpię, żeby to coś dało. Sojusznik pokonany. Kurwa, trochę ich za dużo. Życie. Aż z tego przejęcia chyba zamierzam sobie kupić buty trójki. O cholerę ci buty, a nie trójki. No dobra, żeby spierdalać przed Blitzcrankiem. To ja bym prędzej kupił te przebitki. Też bym kupił przebitki, ale i tak zamierzam kupić kostur. Ale nie, poczekaj, kup przebitki i zrób do nich to ulepszenie, co daje ci 20 ruchów. O kurwa, biegną. Ale jakbym kupił trójki, no to byłbym w stanie zapierdalać jeszcze szybciej. Dobrze, masz rację, to tylko 15.
15 punktów ruchu. Kurwa. Zaczynam feedować, no nie dobrze. Karma ma już... Karma ma lepsze staty ode mnie, no nie, no a ja, nie. A ja z kolei zaczynam się feedować, to jest fajne. A jak nie przerzucam tak zaraz? Nie, bo mogę ci powiedzieć, że MF ma słaby początek, ale w środku to już ciśnie. Jak kupi to KW, to już robi rozpierdol. Kłamczysz. Sam kłamczysz. A ty oszukujesz? Tak, oczywiście. Cały czas. Widzisz? Wiedziałem. Zwłoki na stos. Ja chcę w końcu dorwać tą wieżę. Widzę. Na mnie się tutaj powoli zaraz moje. Się dwa kile. No ty, ja mam blue buffa, miło. Dopiero się zorientowałem. Ilu ich tam jest? Kuźwa, Jaśko do mnie leci. Ale cisnę, kurwa, ale cisnę. Po prostu tak epicko. Ciota. Dobra, starczy, chyba czas... Tak jest, szmat. Chyba dobrze. Czas jechać do was. No ja nie mam kulek. Nic nie zrobimy. No nie! Dobra. Dzięki moi drodzy, przykro mi, że ta gra nie potrwała dłużej, bo żebym skończył z wynikiem 20 do 4, ale... Oficjalne przeprosiny dla Haku, proszę. Tak, oficjalne przeprosiny dla Haku. Jeżeli Haku to ogląda, jeżeli nie ogląda, to też przepraszam. W każdym razie pozdrawiam wszystkich z Haku włącznie i nie tylko. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Apatki!